Panie marszałku, Wysoka Izbo, 29 października 2010 roku architekci umowy gazowej z Putinem, Waldemar Pawlak i Donald Tusk, otworzyli Putinowi drogę do zawładnięcia polskim rynkiem gazu. Umorzyli miliard złotych Gazpromowi, straciliśmy kontrolę nad spółką Europol Gaz, będącą właścicielem gazociągu jamalskiego. Raport NIK nie pozostawia żadnych wątpliwości. To jest akt oskarżenia wobec Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka. I czy jeżeli chcemy rzeczywiście rozliczyć najbardziej prorosyjskich i proputinowskich polityków, to rzeczywiście na czele Platformy Obywatelskiej stoi najbardziej proputinowski polityk, Donald Tusk. Czy chcemy go podstawić przed Trybunałem Stanu? Tak. Czy chcemy mu zakazać pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat? Tak. Ja bym jeszcze zakazał mu dożywotnio, bo czas najwyższy sobie odpowiedzieć. Donald Tusk, Angela Merkel i z politykami europejskimi współodpowiada za wojnę na Ukrainie. To on zatrzymał Odessę, Brody pod Gdańsk, to on zatrzymał Baltic Pipe, to on umorzył miliard złotych Gazpromowi. I to, że dzisiaj proniemiecka Platforma Obywatelska wyje i broni swojego prorosyjskiego, proputinowskiego lidera, trudno. Ale i tak postawimy Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu.